I od początku XX wieku dynastia Łańczuk, po polsku to się odmienia Łańczuków, panuje w Butanie. Jako że ci królowie mają po kilka imion. O, co się dzieje? Zobaczymy, czy teraz się uda. I'm going to a trashy gang. Okay? Okay, thank you. No to słyszeliście, mam autostop. Złapać pana. I speak in Polish, ok? Jak słyszeliście, to udało mi się złapać ciężarówkę pierwszy raz w Butanie. I pan jedzie do Drashigang. To jest taka dość specyficzna ciężarówka. Jedziemy jakieś 20 km na godzinę. No i to jest taka ciężarówka, jak jest w Pakistanie, czyli taka bardzo ostro wynosiona. I powiem wam, że jest klimat. Zawsze chciałem się taką ciężarówką przyjechać. No jedziemy. Jedziemy, na pewno będziemy się jechali o wiele, wiele dłużej niż normalnym samochodem czy autobusem, ale jest to warte. No, widoki są powalające, zobaczcie. No to zatrzymaliśmy się gdzieś w połowie trasy.
na odpoczynek i toaletę. No i jesteśmy gdzieś w środku głuszy. Zobaczcie, jak to wygląda. Słychać jest cicho, tutaj pan tylko szeleści tą folią na samochodzie, a tak to jest cisza i słychać jedynie dźwięk przepływającej gdzieś w dolinie wody. Tutaj oczywiście mamy niezmienny element krajobrazu w Butanie, czyli flagi modlitewne, takie pionowe, wysokie, długie, oprócz tych, które powiewają jak chorągiewki. A tutaj mamy Chorten, czyli coś takiego jak nasze polskie kapliczki, które znajdują się gdzieś na drogach. I jak widzicie dalej, to kierowca, który jest bardzo sympatyczny, ma żonę i syna. Mówi, że o, tylko jednego syna ma. To właśnie poprawia ciężarówkę. Ciężarówka jest taka bardzo oryginalna i piękna. Wręcz bym powiedział. Jednak nie jest tak ozdobiona jak niektóre indyjskie czy pakistańskie, ale też w sobie ma wiele uroku. I na przykład no tutaj ten królik, który trzyma w ustach, nie wiem co trzyma, jakieś coś tam ukradł. Wygląda oryginalnie. Albo tutaj mamy oczy na reflektorach. I BP na rejestracji, to znaczy Bhutan Private. I tutaj jest ta cyfra, która się znajduje, to jest odpowiednikiem jednego z czterech regionów w Butanie. Obecnie są cztery, niedługo ma powstać piąty. I tutaj widzimy różnego rodzaju symbole religijne, jak i strzeżące kierowcę tego samochodu. No i na zderzaku też można zobaczyć, jaką prędkością maksymalną porusza się ten samochód, czyli 30 km na godzinę. O, no entry, tutaj nie można wchodzić. Teraz pokażę, co jest z drugiej strony. No i tutaj też widzimy krajobraz typowo butański, czyli mamy domek oraz mamy tutaj gdzieś góry oraz most. I idziemy dalej, zobaczyć tą ciężarówkę. Ma napisane, żeby trąbić, ponieważ kierowca wszystkiego nie widzi. No i po stronie pasażera, tak jak po stronie kierowcy było wpisane brak wejścia, tak tutaj jest welcome, z czego niezmiernie sympatycznie skorzystałem. Cokolwiek niezmiernie sympatycznie znaczy. Często samochody właśnie są spychane w doliny.